Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nowego zakupu. Nowy zakup dzisiaj do Siuntki. Mianowicie zakupiliśmy Tura Tour 2B, 3-sekcyjny firmy Volmet. Wraz z całym tutaj osprzętem. Widły do palet. I to co tam stoi. Łyżka 1,8 metra. Trochę chyba za duża będzie, ale damy radę. Mogła być trochę mniejsza, nie? Panie kochany, czy nie? A, ziorko się będzie przerzucać. No, ziorko głównie, się będzie sypać. No, to głównie do zboża, no. Piasek wiadomo, ale nie całą będziemy ładować. Zawsze to będzie wygodne. Zobaczymy, najwyżej. Ale przyszłościowo trzeba patrzeć. Dokładnie, no to wszystko jest na euroramce. Trzysekcyjny na rozdzielaczu nie braliśmy na joysticku, bo joysticki lubią się trochę psuć. Tak to się prezentuje. My będziemy tutaj właśnie montować cały osprzęt, wszystko mamy. Będziemy modernizować 60. Kapcie już w sumie mamy, już pod Tura, bo one mają taką nośność praktycznie jak te tylnie. Nie wiem, 900 kg ma ta nośność. Bo to są pod Tura opony. Tak, po 400, po 450 chyba na jedno. Takie jak w ciapku. 400. Nie, o widzicie, tutaj jest ładowność, właśnie 900 kg nośności. 900 kg, bo to są pod Tura opony. Dopompuje się trochę i będzie chodzić. Karol tutaj zaczął demontować. Demontować skrzynkę. Działamy, opuść. Działamy, będziemy się montować, bo pozaczynane jest tyle robót, a zaczniemy sobie właśnie jeszcze jedną, także dobra. Urlop mamy, to trzeba korzystać. Tak, bo żniwać się nie da, sprzężytkość przerasta. Który mamy dzisiaj? 8, 9? 9 dzisiaj jest. 9 sierpień. Chyba, albo 10. Nie, 9, no. To co widzieliście w poprzednim odcinku wieczorkiem i wszystko stoi, przerasta. Także my działamy dalej, jak będziemy na jakimś etapie prac, włączymy się kamerką. Dobra, mamy aktualizację małą, przygotowaliśmy, poprawiliśmy tu gwinty. Na razie tak wstępnie przymierzyliśmy ten wspornik tutaj. Idzie tu pręt gwintowany przez całą długość i będziemy przerabiali teraz pod poduszki skrzyni. Obmyśliliśmy patencik. Kabiny. Myśleliśmy tutaj na poczekaniu, jak to zrobić, i zrobimy tak, że wytniemy to, czy się odetniemy to, pół przewiercimy na śrubę na większy gwint, to chyba M18, jak się nie mylę. No i do motora mnie się odetnie i to się odetnie i to. Tą dziurę zrobimy tutaj gdzieś, przymierzymy ładnie, żebyśmy wiedzieli co i jak, nie? No, pachu tam jest, nie? No i działamy, zaraz wam nagramy z montażu coś jeszcze pracy, na razie tu wiecie, odmyślamy sobie na spokojnie, żeby to zamontować, żeby było u głowy. No i mamy przerobione uchwyty na kabinę, zobaczcie. Autorski pomysł. Ale się udało. No i fajnie tu pięknie siedzi. Tu jest śruba, zobaczcie. Mamy zrobione z kabiną naglak. Teraz montujemy, kręcimy te ramiona. No i teraz tak naprawdę tu musimy podkładki, damy trochę na klej, żeby od wibracji od ciągnika się nie odkręciło. I dociągniemy, nie? Bo to jest niby 8-8, gwinty w tych wspornikach też są różne. To lepiej dać na klej od wibracji. Wibracji się na pewno nie odkręci. No i co? Jak tam, panie kochany, uważasz? Dobrze. Jest jeszcze adaptacja pod butle. No jest, elegancka. Będzie trzeba założyć kiedyś hamulce do przyczepy. No jak, panie patencik, na te sporniki? No dobrze, wymyśliłeś. Rafałek, zobacz, ucz się, kurwa. A nie tam wysyłasz od dwójka, że jakiś tam, nie no. Trochę jakaś inspiracja była. Była inspiracja? Chciałby tego migomata zamknąć. O, tak, igomat już do mnie będzie potrzebny. No i tak naprawdę teraz prosta piłka, sporniki takie, ramiona, siłowniki z hydraulika i gotowe. I będziemy testować. No ale co prawda pogoda nam trochę psuje, bo żeśmy chwilę stali przez pogodę, ale no nic się nie poradzi, nie? Wiecie jak to teraz, no. Tak jak to Radio Chleb śpiewają, deszczowe żniwa. No fajna piosenka, polecam. Z drugą stroną, Stachu, wiecie. No pomóż Piotru Stachowi. Musisz dupę podnieść ją. Jak wejdzie to... O! Jest! To jest Rocky.
Bajo, jajo. Dobra. Kręcimy sporniki. Tu mamy ładne gwinty. 24 śruba. Klej tu naszykowany. No i bajka. Bajka. W ciągniku jest. W ciągniku jest. Jakie tutaj muszą być? Co? Nie ma takich podkładek, że takich szerokich? Sprężyste są też, nie? Akurat nadają się. No zobacz, chyba są płaskie też. Płaskie są. Są płaskie, no wybrałem sprężyste już, no nie, i ty. No to wiesz, to się nie jak nakleja, ale tu muszą być takie. To dawaj zwykłe. Tu już mamy złapane, to damy to. Bo to po to są te fasolki, żeby... Na fasolkę siedziało. Podkładek ono nie brakuje przecież, panie. I tak. Pyk. No, może nie odkręcaj jej na razie. Nie, to co, to przecież ona siedzi już. Zaparta jest na tym. Zaparta jest, wiesz gdzie, na czym? Tam, na sporniku. Będzie przebić ewentualnie młotkiem. No bogato, żeś tego kleił. Na taki gwint to powinna być wymaczana, że hej. Panie, to od wibracji ma chronić. Dobra. Ładujemy. Pyk. 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 Osmory ładnie, ja kręcę. Dobra, Grzech. Gdzie ta nasadka? Nasadka, Grzechotka. Powiem Piotr, Grzechotkę z drugiej strony tam jest. Zakręcimy Grzechotkę. Bez przeduszki siadam. No. Idzie. Pyk. 8-8 śruby tu są, także fajnie. Nie dali 5-8, także plus. No to różnie bywa czasem. Teoretycznie tu mogłyby być nawet 10-9, ale... Nie ma co, nie ma co przesadzać. Dobrze, dobre i tak. No jo. Ciekawe jakby to było, jakby oni przyjechali z montażem. Co by na to, jakby się spornik nie zgadzał. No co, musiałem przerobić. Coś by kombinowali. Dobra, dochodzi ładnie. Poprawiliśmy gwinty. Nie wiem, czy pokazywałem, czy nie, bo to... O. No i mamy bajka. Możecie zakładać drugą stronę. A ja tu dokręcę. A dałem się w sporniku właśnie taką 20 śrubę, to jest 18, a 20 z Rafałem kręciłem do tej pory, mi wypomina, jak ukręciłem gwint. No. Jak spornik kręciliśmy, Rafał mówi, ciągnę. Mówię, no nie czuć oporu, nie? Rafał bierze, a to nie dygnął. Ładnie podchodzi. Pięknie się kładzie. Pyk, pyk, pyk. Roboty żadnej się nie boimy. Jak nie dachy, to kurwa remonty. To żniwo. To informatykę. Nawet. Dobra. A, dobra. Na moje oko to tak z 200 Newtonów. Żebyś nie zerwał gwintu. No można. No tak, wiesz, z czuciem. Z czuciem, panie. No, z czuciem jest dokręcone. Z czuciem jest dokręcone, także jest nieźle. Użyłeś? Praktycznie wszystko. O. Nie ma. Pięknie. Załapię się. Jest. I tak to przyciszę muzykę, żeby prawnie wywaliło na odcinku, bo zasięgi spadają wtedy. Ta. Idzie pięknie. No i najważniejsza część mamy zamontowaną. No. Teraz stopy możemy przymierzać. Przymierzamy stopy. Najgorsze to tamto rzeźbienie. No, pod tą kabinę, nie?
Już najgorsze jest z głowy. Najgorsze jest z głowy. Pam, pam, pam. Już jest rama. No i już jest, chłopie, no. Siła taka, że nie trzeba robić teraz. Wzmocnienie. Czekaj, ile takie same sporniki kosztują? Z 500? Ale wiem. No, powiem ci, że trochę jest. No, gruba blacha. No. Się tak nie rozpędzaj, bo ta grzechotka to jest z firmy nie wiadomo jak. Chromium Vandium. Jak przestrzeli, to zęby wybije sobie. Maja. Dawaj, panie. Teraz mierzymy. Sporniczek. Bach. No. Majeczka. Ty, czekaj, to mamy tak, a najpierw trzeba by może tę podpórkę. Którą podpórkę? Między tymi jeszcze jest, wiesz. A z pod spodu? To. No można. To jak to można. Miało, tak czy tak? Tak. Tak? No. Czy tak? Nie. Bo tam jest do zaczepu chyba. Nie, to jest... Poczekaj, no zaraz ci powiem. Przewody i nie tylko. Jakie długie będą, panie kochanie? No mamy dużo strasznie tych długich. Długi? Tych krótkich były tylko tyle do spornika, no. Cała książka, ja. Tak. Teraz mamy założyć kurwa hydraulikę. Nie, no jak. Teraz to trzeba wpiąć, żeby wiedzieć jak hydraulikę rozkładać. No. No. No i siłowniki tu trzeba, wiesz, uzbroić później. Włożyć tylko co na razie. Włożyć i siłowniki założyć, żeby to na siłownika opariało się, nie? Trzeba by to przestać, wietrze, musimy w drugą stronę i do góry, będziesz podjeżdżał. I tak, naprawdę. No tak trzeba zrobić. No. No bo hydraulikę, no to co, założyć? No teraz nie założymy, bo trzeba te siłowniki założyć. Więcej wiedzieć, gdzie węże rozkręcić. Tak, jak rozłożyć te węże, nie? Musimy zebrać to. Wszystko co jest i trzeba przestawić. Spornik założony. No. Pam, pam, pam. Mamy całe praktycznie to założone, co ważne. No i tak to wygląda, moi drodzy. Czuć siłę w tym ciągniku. Teraz to jest, chłopie, taka rama, że ło. O, sorry. Teraz do lasu, jak się pojedzie, paleciakiem. Głośno nie mów. Ja pierdolę, stałem. Twój nawyk mi szedł, myślałem, teraz robotę całą tydzień myszy kulturem. I no ropę kupować i lać. Chłopie, teraz to... Ale jak do lasu pojedziemy, to człowieku... Tutaj, co ci tutaj? Moment, kurwa. Na dwa ciągniki. Chłopie, moment, chłopie, uwalimy. Teraz to ci mogę kłody po 700 kilo ładować na bitkę. No mówię, będziemy ładować teraz długie. Jeśli dobrze zapłacisz, to może zajadę. No. Załadujemy i będziemy bić. Dobra. Kręcimy teraz to, trzeba dźwignąć we trzech, przestawić. No to wy z jednej, z drugiej, a tu. No dalej. Nie strasz się. Czekaj, ty, bo potrzebuję. A ja bym wózek podstawił ten kurwa na kółkach tam. Ale to i tak z jednej strony łapiesz ten wózek. Jak wózek? Tam. Widzę. Kurwa siła. Owracaj, owracaj. Kurwa. Dobra, hop. Uwaga, ty pan będzie. Kurwa jest, potem. Martwy ciąg, panie. Tylko nadgarstki nierozgrzane już je napierdalają. O. Dobra. Ło, panie. Zeszło powietrze z tego ciała. Jakie wiotki się teraz czuję. O. Ło. O, kurde. Nic nie bije.
Wow, bo cały tlen do mięśni idzie wtedy z tego ciała i... Do góry teraz to trzeba. Piotruś, do góry musimy to podnieść. Ale to i tak nie ma bosku. Czekaj. Stop. No bo co z tego, ale jak nasadzimy to będzie. Czekaj, trzeba bolce przymierzyć i zobaczyć, czy nie trzeba pilniczkiem objechać jeszcze. Trzeba sprawdzić, czy nie trzeba pilniczkiem ich tam, wiesz. Wydaje, że te do zakładania tura, takie. To jest do łychy? Tak może być. Czy wydaje, że ten do zakładania, tak jak było u chłopaków, jak zakładali tura. Takie? No. Czy takie? Takie. Pyk, ciągasz już. Tylko trzeba pilniczek jeszcze... Co? No to jest takim, będzie wygodnie po prostu, nie? Wchodzi. A tu jak? Tu też ładnie wchodzi. Nie pasują. Co? No jak? Tutaj nie może być tu. No a gdzie? No jak nie, tutaj? Nie, no na taki. Ale to może być. Instrukcje, panie! Spoko. Zaraz zobaczymy. A nie, dobra, niżej. Dawaj. Tak. No i dobra. No wiem, tą dziurkę, żeby nie latało. To ja podjeżdżam. Ale bagno. Tak, żeby stanęło tu do góry. Chodź, nie utrzyma, co? Połóż na razie. Dobra, mamy następny dzień, moi drodzy. Bo nie mieliśmy takich mufek. Niestety, nie dali nam w zestawie. Węże trochę za krótkie, trzeba było dorobić. Mufam do siebie. Żeby było po prostu tak, jak my chcemy. Bo no, tak naprawdę mógłby ten rozdzielacz być tutaj, no ale co to za wygoda, skoro pół metra czy tam metr dłuższe węże i jest wszystko tutaj jak należy, jakby przykazał na tym błotniku i będzie wygodnie. No i dokończymy to. Wczoraj padało do godziny 19 u nas. Nagraliśmy fajny filmik, już w sumie widzieliście, bo tak naprawdę odcinek, który będzie później w przyszłym tygodniu, a akcja była dobra. Akcja była dobra. Była. Tutaj tak gdzieś? No nie, no tak to jakoś gdzieś. Trzeba będzie ten, trytytką jakąś, masz takie duże trytytki jakieś czy coś? To by pospinał ładnie te węże. Coś mam, ale to trzeba je zawlekać jeszcze. Dobra. Zawlekać w sensie trzeba zrobić. Tak, żeby się nie przecierały. Żeby nie przecierały. W tych miejscach i tyle. No i hydraulika tutaj. Będzie, panie, siła. A jeszcze te trzeba dokręcić, nie? No, trójniki. Tutaj 22 po 24 tutaj jest włożone. Dobra.
Teraz tu. Trzeba zobaczyć, jak się będą zachowywać przy podnoszeniu. Co? No węże mnie. No. Wiesz, największe obciążenie to będzie jak wiesz. Nie o obciążenie mi chodzi. Mi chodzi tylko o jak się będą, wiesz, do góry, jak będzie przyszedł siłownik do góry, jak będą tu, o tym chodzi. O to ci chodzi? No, ułożymy wszystko. To nic się nie stanie. Zobaczymy. Dobry. Gustowna to. Co gustowna? Trzymaczka do kamerki. No, trochę przerobiona, bo już się ten kończy, można powiedzieć, ta opaska. Gdzie to tyle lat, panie kochany? 5 lat. To wiesz, to ileż można, nie? Patrzyłeś? Nie patrzyłem. Nie patrzyłem. Pilimy wczoraj, ale kulturalnie tylko. No to jak zawsze, może. Nie no tak. Widziałeś, jaki artysta jestem? Tak, tak. Chyba jakieś top trendy albo... Bela, dychę z tego, jak ktoś napisał to. Nie, kurwa, co one robią? A, bo montowaliśmy. A widziałeś ten odcinek? Ten, co żeśmy montowali? Nie? No to ci pokażę, czekaj na telefonie. Chłopie. Ten mi pokazuje, jak ty kurwa za gwiazdę robisz. Tamten znowu mi 60 by kurwa wysyłał z tego. A, Ernestik. Nagramy, ja to się wytnie przecież, nie trzeba wrzucać wszystkich. Pompować ciśnienie. O, działa. Równo, przyjemnie. No bo pompa mocna, nie? Tylko może powrót jest. Ja mam u siebie w rozdzielaczu na hydraulikę zatrzasnę i cały czas działa, nie? No wiem, bo pompa chodzi. Bo pompa chodzi. No ja mam tak u siebie, jak w rozdzielaczu, jak nie włączy wolnego spływu, to przez pompę i dusi ciągnik. Przez pompę idzie, nie przez wolny spływ. Bo ja mam, że cofa przez rozdzielacz i wiesz, i aż wstaje ciągnik. Zrobiony bezpośrednio, nie? Najlepiej. A weź rusz teraz łapą. Teraz chłopie, z agregatem nie ma szans, że cię to bujnie, nie? Tylko do agregatu najlepiej by było, jakby wiesz, ten rozdzielacz był. Bo chcę ustawiłbyś w tej pozycji, bo nie wiem, czy da radę, wiesz. Dostanie będzie pompa bardzo stawała, żeby pracować na dwa razy, nie? Ale jak będzie, która jak ustawię, to nie będzie. No tak jak teraz i rozłączasz hydraulikę natura i tyle, nie? Tu worki, to chłopie. No je, wiesz, tu kurwa worków z ziorkiem. Kurwa mi słowie to się uczy.
No jeden siewnik możesz wozić, 200 kilo możesz sobie przewieźć. W woreczkach, na hektar ziorka, na hektar siania. No. Teraz do garażu mnie nie ma. Z turem nie. Trzeba by rozpinać tura. A dobrze, bo jak jest łyżka zapięta, to można go postawić, tego tura, i raczej nie powinien spaść też, nie? Ewentualnie jeszcze jakieś podpórki zrobić takie, wiesz, z profilu, że tu się wkłada na bolsa. Ładnie. Będzie się teraz bawił. Można ten, ośkę kręci z przodu. Kręć. Kręć. Zobaczymy.